Proszę Państwa, być w Gliwicach i nie spotkać się z piłkarzami Piasta Gliwice to byłby duży błąd, zwłaszcza z takimi piłkarzami. Jest tam naprawdę bardzo miło, że przedstawiamy Państwu piłkarzy, o których mówi się, że jest to trzon Piasta Gliwice, trzech Hiszpanów, Ruben Jurado, Alvaro Jurado i Fernando Cuerda. Jest z nami także pan Adam Fudali, który nam tutaj pomoże. Panowie, wasze pierwsze wrażenie, kiedy przyjechaliście do Polski. Jaki zobaczyliście kraj? Yo llegué, en invierno y mucho frío, un cambio de España bastante importante, pero poco a poco me voy aclimatando y ya cada día mejor. Kiedy przyjechałem tutaj zimą, było bardzo, bardzo zimno na lotnisku, jak siadłem, było potwornie zimno, ale z dnia na dzień jest coraz lepiej i jakoś się przyzwyczaiłem. No tak, bo panowie przyjechaliście z Andaluzji. Andaluzja, Sewilla, Córdoba, także tam jest bardzo ciepło. Sí, la verdad que bueno, en Sevilla hace buena temperatura durante todo el año y es complicado venir para aquí y pasar menos 25 grados, pero bueno, venimos para jugar al fútbol, que es lo importante. A jest duża różnica temperatura, jak tu przyjechaliśmy, było minus 25 stopni, bo się ciężko przyzwyczaić, ale gramy w piłkę i to jest najważniejsze. Pierwsza wygrana z Pogonią Szczecin, także wielkie gratulacje w tym sezonie. Po raz pierwszy udało się pokonać akurat zawodników Pogoni Szczecin. Jak myślicie, jak ten sezon będzie przebiegał? Teraz 11 miejsce w Ekstraklasie, jeżeli dobrze pamiętam. Bueno, yo creo que sí, fue una victoria importante, el equipo lo necesitaba. Y bueno, lo importante es que tenemos que seguir peleando y seguir ganando partido. No. Najgorzej było wygrać ten mecz, było ciężko. Liczy się wygrana przede wszystkim. Panowie, a no musimy was o to zapytać. Powiedzcie, co takiego waszym zdaniem powinno stać się w Polsce, w polskiej piłce, żeby Polacy grali tak jak Hiszpanie? Są dwa styli diferente de fútbol i España, España tiene su estilo y no creo que cambie. Polonia pues tiene su forma de jugar y son dos estilos diferentes, ¿no? To są dwie różne piłki, dwa różne kraje, dwa różne zespoły, dwie różne mentalności. Inaczej się gra w Hiszpanii, inaczej się gra w Polsce i no, ta przepaść jest duża. No dobrze, przepaść jest duża, ale przecież z drugiej strony na przykład Łukasz Podolski, znakomity piłkarz, zaczynał tutaj, w Gliwicach. Piast Gliwice to był jego klub. Ta verdad, si tuviese aquí con nosotros. Pero bueno, la verdad que es importante para la ciudad tener un futbolista en el... tan importante como Lucas Podolski y bueno, la verdad que es un futbolista famoso y a ver si mirando muchos partidos él se nos pega algo de su calidad. Ważne dla tego miasta, że mają tak znakomitego piłkarza jak Łukasz Podolski. Jest on dużą gwiazdą, my go znamy, oglądaliśmy wiele jego meczy i jego występów. I jest to jeden z piłkarzy, który się liczy na świecie. Powodzenia w takim razie dla drużyny. Mam nadzieję, że macie swoje ulubione śląskie potrawy. Tú tienes la favorita comer aquí, ¿sí? Ah, la comida polaca me gusta casi todo, la verdad. No soy muy delicado y me parece buena comida, me gusta casi todo. Jurek, quizá. Jurek. Jurek. Przede wszystkim Jurek. Od samego początku, jak jesteśmy razem, pierwszą zupą, jaką jedli, tutaj był Jurek. I na pewno podobają mi się polskie dziewczyny. No, to jest oczywiste, nawet nie będziemy o to pytać.